w życiu. Myśmy tych parę, mieli parę wiosen mm-hmm. i mam nadzieję, że ta dołączy do tych wiosen, bo proszę Państwa, 10 należy zapamiętać jako datę historyczną. Ale ponieważ, proszę Państwa, nie ma życia bez autoreklamy, to ja Państwu powiem, czasami mi się zarzuca, albo wręcz przeciwnie, że bywam w swoich historiach alternatywnych prorokiem. W związku z tym, proszę Państwa, na krótki dystans w czwartek napisałem wiersz, który być może niektórzy przeczytali w Gazecie Polskiej Codziennie w wydaniu niedzielnym. Jeśli Państwo pozwolicie, odzwierciedla to mój nastrój czwartkowy, a być może Państwa poniedziałkowy. Tytuł wierszyka jest 10. Mijają wiosny i jesienie, zielenią się lub bielą łany, wyrasta nowe pokolenie, my o 10 pamiętamy. Daleka droga, czas ucieka, co chwila kogoś mrok zabiera, lecz nie maleje ludzka rzeka, a nasza pamięć nie umiera. No nie umiera. Nie zanikają wielkie plany i wiara, choć sponiewierana, że kiedyś się tu doczekamy narodowego zmartwychwstania. Obudzi Polska się mocarna, dzieło umysłu, pracy, woli, wspólna, swobodna, solidarna, gdzie więcej cieszy, a mniej boli. Pora wysprzątać własne kąty z obłudy, kłamstwa i błazeństwa. Niechaj nareszcie ten 10 stanie się naszym dniem zwycięstwa. Uprzedzam lojalnie, że na 24 jeszcze wierszyka nie mam. Drodzy Państwo, tyle może wierszyków, wracamy do rzeczywistości. Mnie się wydawało, kiedy Józek zaproponował, żeby ten przegląd tygodnia był dłuższy, ale o czym my będziemy rozmawiać? Więc wydaje mi się, że jest sporo do gadania. Może zaczniemy od Maćka Świńskiego, który znajduje się w samym oku cyklonu, bo nie tylko dba o naszą godność, prawda, to również kontroluje sytuację na froncie wyborczym. Proszę bardzo. Więc jak się rządzi takim narodem jak Polacy, to trzeba się znać na wielu rzeczach, ale przede wszystkim na kalendarzu liturgicznym. Więc marszałek Sikorski, jak ogłaszał wybory, to wybrał sobie jako pierwszą turę 10 maja, a jako drugą 24 maja. Więc ja przeczytam, co jest 10 maja, co było 10 maja w czytaniach. Pierwsze czytanie. Powołanie pogan do kościoła. Drugie czytanie. Bóg jest miłością. Ewangelia, przykazanie miłości. A 24 maja jest zesłanie Ducha Świętego. Więc mniej więcej wszyscy wiemy, jak to się skończy, drodzy Państwo. Ale po drodze oczywiście jest jeszcze droga krzyżowa. Więc to, co się będzie działo przez te najbliższe 2 tygodnie, to sobie możemy wyobrazić, jak Matka Kurka napisał u siebie na blogu, że wydarzenia z lat 2007, 2005, 2007 i późniejsze to będą wspominane jako wzorzec rzeczowości politycznej, to, co się wtedy wydarzało w propagandzie nienawiści. Czeka nas po prostu zalew nienawiści ze strony tych, którzy do tej pory tą nienawiść uprawiali z całą, tym maszynerią propagandową, chociaż Marcin uważa, że niektórzy zaczynają mówić ludzkim głosem. Ja właśnie uważam, że padło parę, dzisiaj przypadkowo oglądałem TVN24 i dzieją się tam rzeczy, proszę Państwa, zdumiewające. Trochę przypominające te nawrócenia w Ziemi Świętej pierwszych tygodni po zmartwychwstaniu. Mianowicie na przykład, proszę Państwa, zupełnie nieprzymuszeni pokazywali przez 20 minut Dudę w Sochacze. Patrzyłem osłupiały, ponieważ po raz pierwszy chyba pokazali Dudę na żywo. Dudę w tłumie, który nie ucieka przed swoim elektoratem. Który odpowiada na pytania i który przegrywa, mówi, mimo że nie ma 6 laptopów, które mu imputowali, oraz słuchawki z głosem prezesa WUK-u.
No więc jest to przejaw zmian. To jakieś zadziwiające parytety. Nagle się okazuje, że się pojawili i politycy opozycji, i dziennikarze, może nie skrajni jeszcze przedstawiciele nurtu patriotycznego, ale już przynajmniej wypośrodkowani. Więc dzieją się różne rzeczy i drodzy Państwo, ja nie jestem człowiekiem ekstremalnym, w związku z tym zadaję sobie pytanie, czy, myśmy tak sobie przedstawili układ, ale czy wszyscy członkowie układu chcą za ten układ umierać? Większość tych ludzi zastanawia się, a zwłaszcza w telewizji publicznej, jest coś takiego jak mądrość etapu. Ja osobiście czekam na przykład na telefon pani Niny Terentiew, która za mnie zadzwoni i powie: Marcinku, kurde, dlaczego się nie odzywasz? Marcinku! Marcinku, ona już zadzwoniła. Więc od czterech dni tak. Do mnie dzwoni TVN24. Ja mówię, że z nimi nie rozmawiam. Oni dzwonią po koordynatorach ruchu. Koordynatorzy dzwonią do mnie, pytając, czy im wolno. Ja, ponieważ to nie jest wojsko, mówię, kierownictwo ruchu kontroli wyborów nie chodzi do mainstreamu, a wyrób ta, co chce ta, biorąc odpowiedzialność. Jeden z koordynatorów, który chyba jest z nami, nie będę ujawniał kto, bo mam nadzieję, że będzie co z niego zbierać potem, odważył się, pójdzie do TVN24 i zobaczymy, co będzie. Nie wiem, czy to się zmieniło. Wiem, że oni na środę szykowali program drugi o ruchu kontroli wyborów. Pierwszy był koszmarem, skandalem, to był program Sobieniawskiego. Nie wiem, jaki będzie drugi, ale z całą pewnością czegoś od nas chcą. Będzie lepszy, ale ja chcę skończyć jeszcze to zdanie, o którym mówiłem. Mianowicie, nasi znakomici przeciwnicy wybierają najgorszy z możliwych wariantów. Nawet gdyby się dzisiaj Komorowski zaszył w budzie ruskiej, to byłaby to lepsza strategia. Ponieważ przecież, opowiedzmy sobie otwarcie, ostatni tydzień, czyli te seanse nienawiści w postaci klipów, prawda, z przepoczwarzeniem Dudy w Kaczyńskiego i tak dalej, to przecież były wspaniałe strzały samobójcze i kto wie, że czy na przykład po skończonej kampanii Michał Kamiński nie stawi się na Nowogrodzki i powie: wodzu, melduje wykonanie zadania. Tak. Chyba to jednak tak nie działa. No, ale w karierze, proszę Państwa, jak byłem młodym człowiekiem, jeszcze skautem, prawda, to mi tłumaczono, że jeżeli się wpadnie w bagno, to najmniej wskazane są gwałtowne ruchy. Właśnie. A w tej chwili tamta strona, no nagle, przepraszam bardzo, prezydent, który już jutro zwoła referendum, pojutrze zatwierdzi jednomandatowe okręgi, jeszcze chwila, a za pięć dni, tego się boję, wypowie wojnę Rosji. To na Twitterze była taki grebs, że gdyby to Korwin był zamiast Kukiza, to by się licytowali, kto jest za karą śmierci mocniej. I monarchią. Drodzy Państwo, więc tak to mniej więcej wygląda. W związku z tym jest mój ostrożny optymizm. Oczywiście będzie bardzo ciężko, ale nie sądzę, że będą to wyłącznie działania chamskie i zaczepne. Tam parę osób myśli. I jakie są słabe strony? Po pierwsze, będą próbowali nas podzielić, ponieważ nie ma niebezpieczniejszego momentu, kiedy nagle do szerokich rzesz sympatyków i zwolenników dociera, że właściwie już jest pozamiatane, już jest zwycięstwo i należy przygotowywać się do dzielenia tortu. To jest bardzo niebezpieczny moment, bo jeszcze wróg niedobity, a już zaczynamy zajmować się taborami. Bardzo, bardzo niebezpieczny moment, trzeba niesłychanie uważać. Ponieważ w zasadzie w tej chwili może nam odebrać zwycięstwo jedynie na... No, Komorowski chyba wygrywa, bo to po prostu ja nie wiem, jak to będzie. Nie, to zjawiskowe będzie. Zjawisko losowe to mogłaby tamta strona... Bo to nie jest przesądzone. Znaczy, to nie jest sytuacja, gdzie on ma... Komorowski nie ma atutów i nie ma rezerw. No, ale to jak to ma być po czasie, to na pewno wygra, bo on już wygrywa. No to taki szalony... 43 ma ten, Duda ma mniej. Ponieważ te wybory wykazały, że jest w Polsce... 43 Duda ma mniej. No i teraz przeczony ten elektorat protestu... Także jak to sobie zapracuje, tak ma. Oczywiście bywali tacy mistrzowie, którzy potrafili stanąć na czele buntu przeciwko samemu sobie, ale no to po pierwsze musieli być świetni zawodnicy, a po drugie musieli być energetyczni. A tej energetyczności w Kajowym nie zauważam.
W związku z tym tak to wygląda, jak ja to widzę, aczkolwiek w felietonie, który się ukaże w Gazecie Polskiej, daje taką diagnozę, że obóz władzy ma dzisiaj dwa rozwiązania. Złe i bardzo. Rozwiązanie złe, które ja bym osobiście przez nich przyjął, natychmiast starać się wszelkimi sposobami przekazać władzę PiS-owi. Ponieważ jest to opozycja przewidywalna, a ten Roger był rozsądna i, co by się nie powiedziało, umiarkowana. Natomiast, jeżeli zaczną się numery, to w pewnym momencie mogą się wyzwolić żywioły, a te żywioły czujemy, bo przecież widzimy, jaki był wynik wyborów, że dojdzie do głosu ulica. Dojdą do głosu elementy skrajne i wtedy nie będzie zmiłu się. Wtedy ani Duda, ani prezes Kaczyński, ani nawet Antoni Macierewicz nie zapanują nad sytuacją. Stąd jestem ogromnym optymistą, ponieważ naród mamy rozsądny, a klasę polityczną nie taką głupią. Tyle ode mnie. Maciej? Nie. Ryszard. Może ja się odniosę do tego, co mówiłeś. Jeśli chodzi o Ninę Terentyew, dzwoniłem do niej w czwartek. Ponieważ wydaliśmy wspólnie z Marcinem książkę, znaczy napisaliśmy, wydała ją Fronda. No i zwróciłem się do Niny, z którą kiedyś się dobrze zapoznałem, bo jak byłem w kabarecie Otto, ona nam bardzo dużo pomagała, lansowała nas. Więc Niną się akurat znam, powiedziała, że nam pomoże. To było w czwartek, więc myślę, że mam do niej zadzwonić jutro, więc myślę, że teraz już na pewno pomoże. Pomożecie? Jeśli chodzi o utwór na 24, to już sobie powoli ćwiczę. Mam taki utwór, pakuj się Bronek, wszystko skończone, lud prezydentem już nie chce cię, pakuj się Bronek, wiesz w którą stronę, dziś trzeba jechać, Bronek adieu. Ale... No to jest Bronek na więcej punktów. Ale nie, bo jeszcze nie doszedłem do refrenu. Refren skorzystałem z bardzo takiego hasła, które pan prezydent bardzo lubi. Refren będzie tak. Na Mazury macać kury, na Mazury macać kury, na Mazury macać kury, Bronek jedź. Mam już, dzisiaj to próbowałem w Radiu Wnet, kto słuchał Radia Wnet rano, to mógł kawałek usłyszeć. Mam już następne zwrotki. Ale to już przygotuję tę piosenkę na odpowiedni moment. Jeśli chodzi o całokształt. Rozmawiałem dzisiaj z Pawłem Kukizem, ponieważ robiłem, no co znam Pawła oczywiście od lat, robiłem z nim wywiad w sieci, teraz też chcę z nim porozmawiać jeszcze raz. On wtedy mówił, że jak będzie miał 5%, to będzie mógł stworzyć jakiś ruch. To znaczy, to było w lutym, kiedy rozmawialiśmy. To 4? Tak, 4. No nie, ale w każdym razie... Był pełen euforii, zresztą nie ma się co dziwić. Natomiast oczywiście podstawową kwestią jest, czy poprze Andrzeja Dudę. Czy poprze? No właśnie, to jest tak, że... No nie wiem, czy mi o wszystkim upada mówić, bo to jeszcze... Z tego, co powiedział, ma żal do pewnych polityków PiS-u, nie będę wymieniał ich nazwisk, którzy niepotrzebnie chodzili, opowiadali, że jego start jest przeciwko Dudzie. Bo on tego tak nie odbierał, uważał, że ostatnich parę lat poświęcił, tak jak mówi, karierę, poświęcił pieniądze, poświęcił też trochę sprawy rodzinne, żeby walczyć o Polskę. I ja mu wierzę, bo znam Pawła i wiem, że to jest człowiek idei, człowiek, który jest na pewno na wskroś uczciwy i na pewno nie ciągną się za nim różne rzeczy, które czasami próbują mu gdzieś tam przypisywać w jakichś mediach. Natomiast powiedział jedno, że tak się przejedzie po Bronisławie Komorowskim, że wszystko będzie jasne. Co już dzisiaj zaczął robić w sprawach referendów i JOW-ów? Jeszcze może tylko powiem, bo na Twitterze oczywiście, nie wiem, czy wszyscy działamy, czy nie wszyscy, pewnie większość. No i tam wpisałem na Twitterze, tam jest taki Sławomir Majman, to jest... gość odpowiedzialny za Expo, którego dawno temu poznałem, no i tam się naturalną drogą rzeczy, chociaż jesteśmy troszkę po innych stronach barykady, kolegujemy. No on pisał, że Andrzej Duda to jest przykład tego, że w Polsce prezydentem można zostać każdy. No ja tam mu dopisałem, że Andrzej Duda miał przede wszystkim bardzo profesjonalną kampanię, w przeciwieństwie do kampanii, tam się pisze w skrótach. AD miał bardzo dobrą kampanię, w przeciwieństwie do PBK. A PBK to, co zrobił, że od stycznia stracił 50%, właśnie. To katastrofa. No bo tak jest, bo jeszcze pamiętajmy, że w styczniu wyglądało to tak, że
pan prezydent Komorowski ma zagwarantowaną reelekcję. Jeszcze się dopytywał, który to jest Duda, prawda? Teraz już chyba wie. No. Natomiast, no, i to wpisałem. Dzisiaj rano słucham TVN-u. Podejrzewam, że z tym Sławkiem Majmanem z TVN-u są też tam jakoś, no, nie ułożenie, tylko na tym Twitterze gdzieś tam, no, powiązani. I słyszę jakiegoś redaktora, że Komorowski od stycznia stracił 50%. To katastrofa. Także cytują mnie chyba podświadomie w TVN-ie. Także tutaj to się zgadza z tym, co Marcin mówił, że chyba następują tam nawrócenia. Natomiast, no, generalnie też chciałem zaznaczyć swoją ogromną radość, tak, ponieważ od czasów, kiedy Platforma przejęła władzę, tak naprawdę tych powodów do radości nie mieliśmy za dużo. Bo jednak to się wszystko tak układało, że chociaż widzieliśmy, co tam ta strona robi, jak perfidnie, jak podle działa, to jednak im się to wszystko udawało zatuszować i dzięki tym różnym mediom mącić ludziom w głowach. I tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, no bo przegrał ewidentnie Bronisław Komorowski, ale też przegrały te media, które go tak wspierały, bo przecież tam był festiwal Bronisława Komorowskiego. Andrzej Duda był pokazywany tylko tak, jak oni chcieli go pokazać. Natomiast Bronisław Komorowski miał tam wejściówkę, kiedy chciał, to wygłaszał orędzie, kiedy chciał, to jechał w 16 bronkobusach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że to jest też żółta, a być może nawet czerwona kartka dla tych mediów, które nazywane są tam mainstreamem. Ja nazywam ich bardziej mediami szambonu. No, pycha kroczy przed upadkiem. I to, co Bronisław Komorowski zaprezentował podczas tej kampanii, to kliniczny przykład pychy i tego, jak polityk nie powinien się zachowywać. No, ale Polacy tacy są, nie ma co tutaj obwiniać. Terminatorzy, Polak jest durny. To dokładnie pokazywało... Wyżej strani, dupę ma i tak o. Od mety szaleństwa to było wcześniej. To jak ktoś negował, że wybory samorządowe były uczciwe i mówił o fałszerstwie, to wpadał w odmęty szaleństwa. Natomiast tutaj te początkowe faza tej kampanii, czyli sam początek po konwencji, tej udanej konwencji Andrzeja Dudy wtedy, gdy było to porównanie takie amerykańskiego stylu tej konwencji, a jeszcze wcześniej 11 listopada, gdy ogłoszono kandydaturę Andrzeja Dudy, no to pan Komorowski właśnie mówił, kim jest Andrzej Duda, a potem były te kwestie czeladników, terminatorów, takiego porównywania deprecjonującego, pokazującego jego jako tego fachowca od rządzenia. I w konsekwencji mamy sytuację taką, że prezydent Komorowski musi po pierwsze, jeżeli w ogóle chciałby wygrać te wybory, ja mam wrażenie, że on jest postawiony w sytuacji bez wyjścia. On musi je wygrać, bo środowisko od niego tego wymaga. Natomiast on, ponieważ nie ma tej energii, widać w języku ciała, w całym jego postępowaniu, że on po prostu ma dość tego wszystkiego. Chętnie pojechał do tej Budy Ruskiej i zajął się tam tym łowiectwem. Na Mazury macać kury. Natomiast środowisko od niego wymaga, bo jeżeli nie Bronek, to przyjdzie straszny PiS w wyborach parlamentarnych. I co wtedy będzie? Co się wtedy stanie, jak PiS wygra wybory parlamentarne? Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie ten Armagedon. Co to oznacza dla całych grup? Nie czytałeś dziadu Biblii, to nie masz pojęcia. Słuchajcie, przecież weźmy jeszcze w słowo. Wygra wybory parlamentarne w sytuacji, kiedy nie będzie prezydenta. To jest Armagedon. To jest dopiero moment, przypomnijmy sobie nasze nastroje sprzed, powiedzmy sobie, pół roku, kiedy wydawało nam się, że wyborów prezydenckich to się chyba nie uda wygrać, no ale może, albo nawet na pewno wygramy wybory parlamentarne. W tej chwili ten 10, dlatego ja mówię o tej dacie, zmienił wszystko. Wybory prezydenckie są w zasięgu ręki, a wybory parlamentarne będą moim zdaniem naturalną konsekwencją, tym bardziej, że przewiduje duże tąpnięcia i dekompozycje, to co się dziś obecnie dzieje z SLD, po wyborach prezydenckich stanie się z Platformą. Tak, więc ta świetlana przyszłość oczywiście brzmi apetycznie, natomiast ja bym przestrzegał przed triumfalizmem. Triumfalizm to jest najgorsze, co się może nam w tej chwili przydarzyć. My tutaj brzmimy oczywiście tak radośnie, no bo oczywiście należy się cieszyć, to co powiedział Marcin na początku, ale triumfalizm jest najgorszą rzeczą, która może się nam w tej chwili przydarzyć. Znaczy, po pierwsze, to jest aparat, który jest wytrenowany w manipulacjach. Kłamstwo jest dominującym elementem w propagandzie.
nie bez kozery porównuje się do goebbelsowskiej propagandy, bo moim zdaniem oni prześcignęli Goebbelsa w tym, co robią, bo mają nowoczesne techniki manipulacji do dyspozycji i psychologię społeczną. W związku z czym to, co nas czeka, to jest orgia manipulacji i propagandy. To znaczy, to jest tak, no, w mojej ocenie, no to oczywiście główną osobą, która zapewniła nam ten świetny wynik, jest oczywiście Bronisław Komorowski. Bo to, co Bronisław Komorowski wyprawiał rzeczywiście w tej swojej, nazwijmy to, kampanii, bo przecież tam nie było żadnego pomysłu. I mi się wydawało, że on będzie siedział cały czas w pałacu i to wystarczy, no, że pod żandolem będzie sobie przysypiał i wszystko jest zagwarantowane. To jest jedna... Ale jeszcze może siedzieć, po co krakać? Tak jak mówię, no... Patrzę na prognozę. Jeszcze prezydent zagwarantował nam bardzo dobry wynik. Kto wygra? I myślę, że on nie jest w stanie już siebie i tak nic dalej, tam krzesać, to, że się wyleciał rano i opowiadał, że on na pewno to ja by zrobił, tylko mu wcześniej PiS nie pozwolił. No to... To po prostu no, przegrywa, no, to prostu nie wiedzą, ale wiesz, który tak? Nazwisko? ale on jest za nim sobie kapsa. Uwaga na jedną rzecz, że jednak ale nazwisko jakiego przegrywa? No tak, czy Ukrainiec, Wetczuk. Chociażby ruch kontroli wyborów. No, tam jego nie było. Jego ojcem był Rezum, morderca Polaków. To, że powstały pisma ten, co w sieci, siekierą to, że, na ciała, to, że jest Gazeta Polska, nuda? To, że jest tak. Telewizja Republika, no to się są pytam, portale no, polityczne i różne inne, no oczywiście Rezum, i Radio Wnet. No Rezum to jest Ukrainiec, no. No to nie da Blok mi, jest, no, oczywiście, Blok jest, są naprawdę ogromne zasługi, to naprawdę się nie ma, to naprawdę nie ma się coś śmiać, to są naprawdę ogromne zasługi dla propagowania pewnej idei, pewnego sposobu myślenia i myślę, że ta masa krytyczna właśnie w tym momencie, kiedy jeszcze Mareczek był w Ukrainie. Zadecydowała, no. Głosował. Tylko wszyscy pójdą za tym ruskim agentem, bo niebezpieczeństwo tego Rezuna i Żyda Kalksztajna jest większe. Niebezpieczeństwo rosyjskie przytylnego dla Platformy, to od razu był tam w tych komentarzach tak zwany hejt niemożliwy. Teraz jest tak, że wszystko jest nieprzychylne dla Platformy i wszyscy się bardzo cieszą. No. I to ma jeszcze większe wzięcie, więc wydaje mi się, że nastąpiło pewne... Tylko jeszcze Żydzi z Polin myślał, że tam coś ani wykręcał, ani wiesz. Platforma nie mają żadnych szans, ponieważ... O sekciarzach, o Franciszku jakimś... Ja mówię, rzeczywiście święty Franciszek żydowski. To ciekawe. Chciałem powitać gościa, zapowiadanego już pan Marcin Palad. Jadwiga Chmielecka. Chwilowska. Zapraszam, ale ja jeszcze chciałem zamknąć tę część rozrywkową, którą żeśmy tutaj tak mniej więcej wprowadzili nas, tej radości i wesołości. Może dalej będzie mniej wesoło. Chciałem Państwu jeszcze wierszy jeden przeczytać, chyba na jutro, bo ja już się pomyliłem, czy ja piszę tydzień na jutro, czy na 24. Tytuł wierszyka jest Po meczu. Leży na dechach Bronek Gajowy. Jeszcze nie wierzy, że już ma z głowy. Pałac za szczyty hołdów naręcza, życzliwe media nawet nałęcza. Bo choćby przyszło 5 michników, 10 lisów i olejników oraz dywizja wprost z WSI, nic nie poradzi. Klęska u drzwi. Publika woła, niech się nie męczy. Niech ktoś przytomny rzuci mu ręcznik. Niechaj wyjeżdża do ruskiej budy. Koniec obciachu. My chcemy Dudy. To nie koniec! No nie koniec, bo Duda przegrywa. Znaczy, Państwo postawili kropkę, ale w takim razie ja jeszcze mam przecinek. Bo nawet w gęstwie dębów i buków goni go echo. Kukis, a kuku. Oddaję głos w takim razie naszemu gościowi. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, że tak odebrałam mikrofon, ale ja muszę wyjść, ponieważ opiekuję się międzynarodowymi obserwatorami, którzy przyjechali tutaj z kilku krajów licznie, bo było kilkadziesiąt osób. Nie wiem, bo dokładnie nie policzyłam, ale tak koło setki prawie. Byli młodzi ludzie z Litwy, byli naukowcy z Litwy, był gość z Estonii, była dziewczyna przyjechała z Brukseli, Ukraina, Białoruś, Gruzja,
Armenia. Może jeszcze kogoś popominęłam. I oprócz obserwatorów, czyli mających prawo akredytacji z PKW, czyli pracujących na prawach, powiedzmy, męża zaufania, tylko nie mieli prawa wnoszenia uwag do protokołu, ale za to swój raport pisali. Byli też dziennikarze. Byli dziennikarze z Litwy, byli dziennikarze z Ukrainy. I dziennikarzom z Ukrainy przydarzyła się fajna sprawa, ponieważ zostali wyrzuceni z jednej z komisji na Włochach. Potem się okazało, że to syn Andrzeja Czumy, Krzysztof, był przedtem tej komisji. Wzywana była policja, w ogóle było naprawdę wesoło, a śmiali się dzisiaj, bo była konferencja prasowa i później była taka konferencja o demokracji w naszych krajach 25 lat po. Śmiali się, że właśnie mi się tak skojarzyło, Czuma, to u nich jest Dżuma. No, więc sobie tak pożartowali trochę, że Dżuma w Warszawie, oj, na szczęście jadą na Ukrainę, więc sobie tak żartowali. Ale nie było to sympatyczne, ponieważ tam zdarzyło się wiele uchybień. Przyjechała natychmiast obserwatorka z Litwy, bo oni jeździli tutaj, czyli część była od początku do końca, a część była takie lotne brygady interwencyjne, które jeździły właśnie tutaj po okolicach, ale byli też w odległych miastach, bo część była w Łodzi. Po prostu ta największa grupa operowała w Warszawie, Łódź i tutaj powiedzmy w tych północnych częściach. Natomiast południowa grupa na Śląsku i w Małopolsce. Co było ciekawego z ich informacji? Więc dowiedzieliśmy się, że jeśli członkowie komisji znali głosujących, to nie trzeba było mieć dowodów osobistych, na przykład. Niekoniecznie były stosowane kotary. Czasami były to takie przegródki, za które się można było schować, ale i były miejsca, gdzie przegródek nie było. Zdarzyły się osoby zmarłe, które były na liście. Zdarzyły się listy bez takiego Z, a jeśli było Z, to na przykład były duże odstępy między nazwiskami, no i tam były dopisywane osoby, więc nie za bardzo wiedzą, czy to prawnie i na jakiej podstawie. Dokładny raport jest w tej chwili spisywany, tłumaczony, ponieważ grupa śląska dowiozła swoje uwagi. Więc będzie wspólny taki raport skrótowy zrobiony w dwóch językach. I oprócz tego każdy obserwator dostał ankietę, gdzie odpowiadał na kilkadziesiąt bardzo szczegółowych pytań i ewentualnie mógł swoje uwagi zamieszczać dodatkowo. On jest w języku angielskim, ale w różnych językach są te uwagi, ponieważ mieliśmy tłumaczenie na kilka języków tych samych punktów, prawda? Proszę. Aha, był w jednej komisji piany przewodniczący, jakoś policji nie wzywano, wyszedł po jakimś czasie, nie wiem czy po paru godzinach, czy nazwijmy to po jakimś czasie, wrócił, ale jeszcze w lepszym stanie. Zabroniono gdzieniegdzie fotografować same protokoły. W niektórych miejscach nie sporządzano tych protokołów, oryginałów ołówku, tylko wprowadzano do komputera i to w drugim pomieszczeniu. Pan Czuma w ogóle trzymał karty w innym pomieszczeniu, co też jest zapisane. W jednym, w jakimś miejscu brakło im ołówków, więc ostatnie nazwisko już zostało zapisane długopisem. W Częstochowie, w okręgowej, czyli tej dla całego powiatu czy miasta, zawieszał się system komputerowy i kilka razy, z tym, że najdłużej na pół godziny, że w ogóle nic nie funkcjonowało. To mniej więcej takie najważniejsze sprawy z terenu.
od obserwatorów tych zagranicznych. Natomiast wczoraj ja siedziałam w Paście, no i tam redagowaliśmy te komunikaty, które są na stronie Solidarni 2010. Jest tam przekierowanie na taką stronę, gdzie były wpisywane na bieżąco informacje z terenu, które panie odbierały telefonicznie. I najciekawsze było tutaj gdzieś pod Warszawą, jakaś miejscowość, w tej chwili ja nie pomnę, ale odsyłam do strony Solidarni 2010, gdzie to można przeczytać. Przyszła pani i się dowiedziała, że ona już głosuje w Zimbabwe. Naprawdę. No więc ale nie miała nigdy paszportu. Ona nigdy nie posiadała paszportu i nigdy jej tam nie było. Inny przykład był taki, że przychodzi małżeństwo, którzy mieszkają w domku jednorodzinnym i patrzą, a pod ich adresem zapisane są jakieś 3 nieznane im osoby i w dodatku jedna z nich już głosowała. No więc, było dość dużo takich, no bardzo dziwnych rzeczy, a wręcz wskazujących na próbę fałszowania. Obserwatorzy jeszcze mi opowiadali w tej chwili, zanim zeszłam, taką rzecz, że jeden z Tatarów krymskich wylądował w małej wiosce, tam gdzie zawsze był duży, no przekręt głosu, dużo nieważny, wygrał PZL oczywiście jakimś dziwnym sposobem. No i teraz członkowie komisji próbowali go ich jakoś tam wyrzucić, sprawdzić co mogą. Ja wtedy byłam pod telefonem, zadzwonili. No to im przekazałam, tym członkom komisji czy przewodniczącemu, że on dysponuje, ten obserwator, identyfikatorem. Prawie zdjęcia nie ma, ale jest numer paszportu. I ten identyfikator funkcjonuje razem z paszportem. A on mi na to mówi, że no ale oni powinni dostać pismo z PKW. Ja mówię, proszę pana, a skąd PKW wie, gdzie akurat taki obserwator zechce pojechać? On może u pana posiedzieć parę godzin i pojechać gdzie indziej. Poza tym to nie jest jakaś ustawka przygotowana. Więc i to nie tylko o małą wioskę chodziło. Tak samo mieliśmy w Świętochłowicach, że też nie za bardzo wiedziano na jakich prawach co. Mimo to, że przygotowaliśmy dla każdego z obserwatorów po polsku wyciąg prawny. Więc on mógł po prostu dać szefowi komisji, na czym to wszystko polega, jakie są podstawy prawne. W ogóle zorganizował ten przyjazd obserwatorów, zorganizowało takie stowarzyszenie z Stanisławowa z Ukrainy, Orden Salamandry. I okazuje się, że zanim przekroczyli granicę, to już wiedzieli o istnieniu ruchu kontroli wyborów. Natychmiast się skontaktowali i Stowarzyszenie Solidarni 2000 no, postanowiło wspierać. Skontaktowali się też z Piotrem Chlebowiczem i ze mną, bo część ludzi po prostu znała nas jeszcze z działalności Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej z lat powiedzmy 88-92. No więc tak to wyglądało w terenie, tak wyglądała praca obserwatorów. Najliczniejsza grupa przyjechała z Litwy, bo to byli, to są studenci, bo oni dopiero jutro będą wyjeżdżali. I okazali się bardzo sprawnymi, bardzo dociekliwymi obserwatorami. Także tam, gdzie faktycznie komisja miała pecha, że oni wkroczyli, to i kondycyjnie wytrzymywali i byli bardzo spostrzegawczy. No to takie największe wpadki naszych komisji. Aha, i ten incydent z ukraińskimi dziennikarzami jest już dokładnie opisany na wszystkich portalach i gazetach na Ukrainie. Teraz będzie na pewno na dzisiaj, więc sprawa się powinna przebić, prawda, do powszechnej informacji. No ten raport zostanie tak... Czy można powiedzieć, dżuma po ukraińsku to jest dżuma. Mówiłam, że dżuma panuje w Warszawie.
i mówi, że cieszy się, że on już sobie pojedzie, ale gorzej, że my tu mamy problem, prawda? No, jeśli jakieś jeszcze rzeczy są... Aha, wczoraj do... Nie znam się na Żydach, nie znam się na Ukraińczykach. Ale to jest portal żydowski. No ja wiem. Portal żydowskiego. Gdzie no, były zbierane raporty, gdzie portal osobny, który wypowiadało się, komentowało i dziennikarzy. Jezus też był Żydem. Praktycznie gwiazd dziennikarski był w paście. No Jezus! Polityków czy osób znanych, ale nie z żadnego komitetu. Dlatego to jest nieprawdziwa informacja, ale posłuchaj tego mocno. Ale posłuchaj, my jesteśmy absolutnie bezstronni. Jako ruch kontroli wyborów interesuje to, żeby procedury przebiegały demokratycznie, a my nie popieramy bardzo konkretnego jakiegoś kandydata. Chyba, że prywatnie. Proszę? Chyba, że prywatnie. Tak, no prywatnie. Oczywiście każdy z nas ma swoje poglądy, swoje upodobania i każdy z nas głosował. Ja przyjechałam późno, bo chciałam oddać głos jeszcze w Katowicach. I to byłoby z tym, że dzisiaj mniej więcej kochana. Wszystko, co dotyczy organizacji wyborów i zorganizowania tej całej akcji. Aha, i teraz w komentarzach już po napisaniu raportu, który się w tej chwili drukuje, jeden z obserwatorów stwierdził, że u niego w miejscowości Duda zwyciężył dwukrotnie, czyli dwa razy więcej miał głosów i on obawia się, że naprawdę problem może być w drugiej turze. I że w drugiej turze to trzeba ruszyć wszystkie środowiska. On mówi i kościół, i jak macie jakieś grupy kościelne, to żebyście po prostu próbowali ich wszystkich zmobilizować i wydaje mi się, że można byłoby rozmawiać z Radiem Maryja, żeby ich sympatycy po prostu włączyli się w kontrolę wyborów. I jedna rzecz jest rewelacyjna również, że po tych żeby wioskach, to był jakiś inny kościół, to by nie manipulował, ale rzymskołacińskie manipuluje. Wybierali komisje podejrzane, więc w tych wioskach znaleźliśmy naprawdę rewelacyjnych ludzi, bardzo sprawnych, bardzo oddanych, którzy wykazują się zdolnościami organizacyjnymi. Przecież na samym Śląsku ja musiałam dysponować 20 samochodami, żeby to jakoś logistycznie opanować. Także mam nadzieję, że te osoby znajdą kolejnych chętnych. Mało tego, twierdzą, że do październikowych wyborów powinniśmy się starać mieć koordynatorów nie powiatowych, ale koordynatorów gminnych, żeby zbierać informacje na poziomie gminy, czyli z każdej będzie wioski, lepiej ten Komorowski, bo jakby miała być wojna. Jeśli są dwie komisje, powinniśmy mieć tam swoich mężów z zaufania. No teraz udało się nam dość dużo ludzi wprowadzić do zarówno do komisji, prawda, czy jako członków komisji, jak i mężów zaufania, ponieważ dysponowaliśmy upoważnieniami z kilku komitetów, bo zarówno Brown, jak i Kukiz, jak i Wilk dawali swoje upoważnienia ludziom, którzy chcieli i zgłaszali się do ruchu kontroli wyborów jako chętni, więc można było mieć po prostu obsadzoną komisję. I ludźmi z PiS-u, i ludźmi z tamtych komitetów. I to byłoby wszystko chyba, co mam do przekazania. Czeka nas jeszcze teraz bój z drugiej. Po to nam te Żydy. Dziękuję. Już mam 3 dni w Muzeum Polin konferencji. Już mam dosyć tych Żydów. Oddaję gapią, tak? Jakby nic nie widzieli. Tym bardziej, że już następny się pojawił Cezary Gmys. Tak, ludzie mówią. Bardzo dziękuję. Trafiłem do Państwa z opóźnieniem, ponieważ miałem nadzieję, że po 21 godzinach od zamknięcia lokali wyborczych będę dysponował pełnymi danymi Państwowej Komisji Wyborczej, ale w złotym wieku, w którym żyjemy, jak mówił Pan Prezydent Komorowski, to jest niemożliwe. To znaczy musimy jeszcze czekać kilka godzin, żebyśmy mogli swobodnie dysponować danymi, a te, które mamy, one pozwalają na analizę. Bardzo się cieszę, że jak do Państwa dotarłem, to ZUS któregoś z Panów
padło tutaj takie sformułowanie, żeby nie podchodzić do tego sukcesu wczorajszego zbyt emocjonalnie i żeby mieć świadomość tego, że jest druga tura i że nie wszystko jeszcze jest wiadomo. Chcę Państwu pokazać tutaj kilka zestawień statystycznych. Oczywiście czym innym jest działanie ku pokrzepieniu serca, ale czym innym są dane, które przemawiają za tym, że łatwo 24 maja nie będzie. Będzie pół na pół mniej więcej, więc każdy głos jest na wagę złota i każde pilnowanie wrzuconego głosu do urny też jest na wagę złota. Ponieważ tutaj też jak wszedłem na salę, przyznaję, że było dosyć rozrywkowo i ja pozwoliłem sobie zacząć moją prezentację też od tematu, który będzie dla Państwa zapewne rozrywkowy, bo to są ostatnie sondaże w Polsce przed wyborami. Ta pierwsza kolumna to jest rządowy CBOS, nasz ulubiony, jak Państwo popatrzycie. To są te prognozy z ostatniego tygodnia, jakie się pojawiły. Mówię rozrywkowo, no bo inaczej nie można odczytywać sondaży już od kilkunastu lat w Polsce. One deformują rzeczywistość, ich zadaniem jest kreować rzeczywistość, a już w zdecydowanie mniejszym stopniu o tej rzeczywistości informować. Jak Państwo popatrzycie, no tutaj od lat na zaszczytnym pierwszym miejscu, jeśli chodzi o brak trafności, jest rządowy CBOS. Zwracam tylko uwagę na pozycję przy prezydencie Komorowskim, 46% prognoza, wynik rzeczywisty, jeżeli to się potwierdzi, to jest 33%, to jest błąd rzędu 13 punktów procentowych. Wszędzie na świecie, w cywilizowanym świecie, ta firma dzisiaj już by była zamknięta, już by mógł wchodzić syndyk, likwidator i właściwie można byłoby tam zamykać wszystko na kłódkę, no ale w polskiej rzeczywistości tak do końca nie jest. Nie chcę omawiać tutaj tej drugiej firmy Robok, bo to jest świeże i też technika badania była różna, ale to w ramach kontynuacji tego, co jest zabawne, ale jednocześnie tragiczne, że dysponujemy właśnie taką wiedzą my jako wyborcy. To jest zestawienie MB, czyli Midward Brown, który regularnie robi badania dla TVN-u, rozumiem, naszej ulubionej stacji wszystkich tutaj siedzących. Ksiądz Rydzyk się nie da manipulować. Jest trochę lepsza niż CBOS, ale też dyskwalifikuje tę firmę. Chyba, żeby ta Szaryczka może się dała tam prognozowała, tej dobrej, że zwycięstwo profesora Komorowskiego będzie zdecydowane. 1990, to będzie zwycięstwo różnicą 12% procentowych. Wszystko wskazuje na to, że w pierwszym turę wygra Andrzej Duda różnicą 1,5% procentowego. Zwracam jeszcze uwagę na TNS. To jest ta kolumna przedostatnia. To są z kolei wiadomości, czyli telewizja publiczna, telewizja polska. Tutaj tych błędów jest trochę mniej, ale jak Państwo widzicie, to też zdecydowanie zwyciężyć miał Bronisław Komorowski i nie wygrał, jak wszystko na to wskazuje. Natomiast chciałbym Państwu podać kilka takich danych, które powinny nam pokazać obraz tego, co było w niedzielę i co nas może czekać za dwa tygodnie, 24 maja. Myślę, że rzeczą kluczową absolutnie to jest zrozumienie różnic, jakie są, jakie występują we frekwencji wyborczej. Którego będzie 24, tak? Polski, głosowanie. Miało bardzo duży wpływ w drugiej turze głosowania. A ty wiesz, gdzie masz iść 24? Wczoraj ta frekwencja wyniosła około 49%, ale dam Państwu przykład różnicy, jaka na przykład była między województwem opolskim, gdzie ona wyniosła 41%, a województwem mazowieckim, głównie za sprawą Warszawy, gdzie wyniosło aż 54%, czyli różnica dotyczy aż 13 punktów procentowych. To jest tak, że jeśli chodzi o tą frekwencję, to można powiedzieć, że jest w tym sensie pół na pół, że te województwa, które sprzyjają Andrzejowi Dudzie, mają też swój udział w tej wysokiej frekwencji, to jest lubelskie, podkarpackie czy małopolskie, ale z drugiej strony są te województwa, które zdecydowanie sprzyjają prezydentowi Komorowskiemu, gdzie też ta walka o głosy się będzie odbywała, czyli oprócz wymienionego Warszawy, mazowieckie, to wielkopolskie, dolnośląskie czy pomorskie. Na dzisiaj jestem gotów zaryzykować, że geograficznie... Tak, proszę Państwa, czterodniowa konferencja jest w Polsce. Z racji potencjału ludnościowego i tego, że specyfiką tego regionu jest to, że ono generalnie składa się z aglomeracji miejskich, czy też wielkiego ciągu aglomeracji górnośląskiej, gdzie frekwencja wyborcza będzie co najmniej na poziomie średniej krajowej, jeśli nie wyższa. I drugie województwo, które może rozstrzygnąć o ostatecznym wyniku głosowania, to jest województwo kujawsko-pomorskie, specyficzne, podzielone. To jest echo zaborów, kwestia podziałów zaborowych, które do tej pory tam funkcjonują. Dlaczego zwracam uwagę na te dwa województwa? No śląskie ze względu na potencjał. Ten ludnościowy potencjał w kujawsko-pomorskim jest mniejszy, ale jest rzecz charakterystyczna dla właśnie tych dwóch województw. Otóż
stosunku do wyniku Bronisława Komorowskiego sprzed 5 lat, on stracił znacząco, bo na Śląsku stracił 12 punktów procentowych. On był blisko 50 jeszcze 5 lat temu, teraz to było tylko 33,5, jeżeli te dane się potwierdzą. W Kujawsko-Pomorskim też ten spadek jest duży, bo jest rzędu 11 procentowych, 34%. Czyli można powiedzieć, że różnica między kandydatem PiS teraz i 5 lat temu no, wyrównała się, tak? No i teraz oczywiście tak jak w tych regionach, jak i w pozostałych, klucz do sukcesu leży w tym, co zrobi elektorat PiS-a. Nim przejdę do takiego dokładnego zestawienia, żeby Państwu pokazać, na jaki wynik ja liczę, czy też jakiego wyniku oczekuję 24 maja, to jeszcze na potwierdzenie tego, co się wydarzyło na Śląsku, czyli tej bardzo niewielkiej różnicy między Komorowskim a Dudą, z bardzo dobrym wynikiem. Te telefony proszę powyłączać, bo to coś zakłóca. Być może jest jakaś informacja istotna, więc może ktoś odbierze i nam powie, co się dzieje. No co się dzieje? Trzeba potrząsać papieżem. Święto potrząsania żydowskie. Niech nastąpi. Już, już.